Ruszył Tour de Konstytucja. Rzecznik Praw Obywatelskich wyjechał w Tour de Konstytucja. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wyjechał w piątek w Tour de Konstytucja. Tourbus ma odwiedzić 130 miast w Polsce. W akcji biorą udział m.in. sędzia Igor Tuleja, muzyk Zbigniew Hołdys czy Danuta Przywara z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Bodnar poinformował, że na trasie Tour de Konstytucja jest 130 miast w całym kraju. Podkreślił, że celem akcji jest, żeby z każdym kolejnym odwiedzonym miastem budziła się energia konstytucyjna, obywatelska. Takie jest sprzymierzenie obywateli wokół tej idei, jaką jest konstytucja, najważniejsze prawo dla nas, oznajmił. Zapowiedział, że w piątek pierwszym miastem, w którym zatrzyma się objazd, będzie Radom. Zaznaczył, że nie każdy z uczestników będzie mógł być w każdym z miast na trasie. Ja się wybieram jeszcze do Częstochowy, Zawiercia, Opola oraz Wrocławia, powiedział. Okazja do rozmowy o konstytucji. Najważniejsze, aby ten tour stał się okazją do spotkania, do poważnej rozmowy o konstytucji, okazją do tego, abyśmy mogli wyjaśnić obywatelom różne zawiłości, które się wiążą z interpretowaniem konstytucji i znaczeniem dla naszego codziennego życia, aby pokazać, że konstytucja jest ideą, która nas łączy. Bo tak naprawdę konstytucja spaja całe społeczeństwo, wyjaśnił. Wychowywałem się na westernach i zawsze podobały się na dwie rzeczy, że plemię czy szczep indiański miał swoje niewzruszone reguły i nikt ich nie łamał, i że byli szeryfowie, i ich zastępcy, i źli ludzie. I ci szeryfowie walczyli o utrzymanie prawa, i nigdy go nie łamali. To będziemy starali się opowiedzieć podczas tej trasy wszystkim ludziom, podkreślił muzyk Zbigniew Hołdys. Spotkania bez polityków. Inicjator akcji Robert Hojda z Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych wskazał, że Tour de Konstytucja nie jest przedsięwzięciem zorganizowanym przeciwko komuś. Ta akcja jest naszą obywatelską i chcemy ze sobą rozmawiać, jak normalni obywatele. Poprosiliśmy polityków o to, żeby nam zostawili otwarty front. Ustaliliśmy, że w spotkaniach politycy nie biorą udziału, dodał. Na stronie RPO wyjaśniono, że spotkania w ramach Tour de Konstytucja mają mieć piknikową, rodzinną formę. Będą nas wspierać prawnicy, sędziowie ze stowarzyszeń Justitia i Temis, prokuratorzy z Lex Super Omnia, adwokaci z Defensor Iuris, Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka oraz grupy obywatelskie działające w przestrzeni publicznej jak Ogólnopolski Strajk Kobiet, Wolne Sądy, Komitet Obrony Demokracji, Edukacyjny Protest z Wykrzyknikiem, Zbigniew Hołdys, Radomianie Stowarzyszenie Radomianie dla Demokracji, czytamy.